Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj jestem na takim polu w środku miejscowości, tradycyjnie w Marczu. To pole jest przy samej drodze, więc sporo dzisiaj będę miał odwiedzających, znajomych pewnie, na pogaduszki na polu. Pozdrawiam wszystkich znajomych. No i co? Zaczynam poszukiwania, zobaczymy, co to pole mi dzisiaj da. Wyszedł pierwszy fancik dzisiaj. Tak mi się wydaje, że to będzie kawałek starej maszynki do golenia. Mam pierwszą monetę dzisiaj. Wygląda mi na PRL. Tak, 20 groszy z PRL-u. A rocznik 69. Mam i pierwszą dzisiaj kuleczkę ze szrapnela. Znalazłem jakąś monetę. No, to chyba będzie coś starszego. Tak. 10 groszy, 1840. Taki populares. O, i to sreberko nawet jest. Proszę bardzo. Moneta w ładnym stanie. Popularna na tych terenach, ale ten stan monetki mnie zadowala. Fajne takie sreberko na początek dnia. Jest godzina 10. Planuję cały dzień spędzić na polu, chociaż jestem trochę przeziębiony i mało spałem, bo wczoraj w sumie dzisiaj w nocy byłem w pracy, spałem 2 godziny, ale myślę, że dam radę, jak się zmotywuję dobrze. I mam pierwszą dzisiaj rozwaloną łuseczkę. Coś rolniczego wyszło teraz. A teraz wyszła łuseczka, chyba z Mosinka, taka ładna, zieloniutka. I nawet bicia widać. Prawie przy samej drodze, przy transformatorze, wyszła taka oto klamerka. Nie wiem, czy jest ze stali nierdzewnej, czy może z jakiegoś metalu szlachetnego. Na pewno teraz nie sprawdzę, ale to chyba jakaś stal będzie. Trochę głos mi dzisiaj chrypi, bo chory jestem i w sumie z gorączką chodzę po polu, ale pogoda jest super, więc nie będę marnował dnia na chorobowe i na chorowanie. Tylko coś tam dzisiaj wytuptam. Już praktycznie przy samej drodze znalazłem taki duży odłamek z łuski szrapnelowej. A teraz taki kawałek jakiegoś żelastwa znalazłem. Mam kolejną kuleczkę ze szrapnelka. Trafiłem teraz monetkę. Wygląda mi na jedną, drugą kopiejki. Jest troszeczkę powyginana, ale tak myślę, że to jest to. Rocznika teraz wam nie powiem, bo jest bardzo zaklejona. Mam kolejną kuleczkę ze szrapnela i trafiłem kolejną monetę.
Ciekawe, co to może być? No, chyba coś nowszego. 5 groszy. Współczesne. 92. Mam dosyć ciekawy sygnał. Zobaczymy, co to będzie. Oby nie polmos znowu. Tych polmosów sporo dzisiaj wykopałem. Wyszło już. Jest moneta, ale to będzie PRL niestety. 20 groszy, rocznik. O. 72. A teraz pewnie znalazłem kawałek jakiegoś starego lemiesza. A teraz trafiłem taką oto zaklejoną bardzo łuseczkę z Mauserka. Coś mam w tej grudce ziemi. Zaraz zobaczymy. Ciekawe, czy to jest tu? Nie. W tej. Kiedyś tak wyszukiwałem fanciki, jak nie miałem krecika. Jak widzicie, monetka wyszła. Ciekawe, co to jest. PRL? Piątka z PRL-u? Na taką wygląda. Tak, 5 zł z PRL-u. Szkoda. Ale za 100 lat to będzie fajna moneta. Trafiłem teraz dwójeczkę z PRL-u. Rocznik. Może uda się rozszyfrować. 74. Tutaj mam przerwę i mam gościa. Chodź, piesku. Chodź, poznamy się. Chodź, może mnie nie harniesz, co? A to suczka jeszcze. Hej, przyszłaś? Cały dzień czekasz na mnie. No, w końcu się poznaliśmy. Grosik jestem. No, Fredzia znasz? Z Marcza? Znasz Fredzia? No, mam tu batona jakiegoś. Takich rzeczy chyba nie możesz jeść. Mała przerwa, bo mocy mi zaczyna brakować. A teraz znalazłem kawałek zapalnika, prawdopodobnie od carskiej 76. Popularny, tak zwany cycek. Sporo ich znajduję tutaj, ale ostatnio to dosyć dawno się trafił w sumie. I jest kolejny. Trafiłem jakiś guziczek. Wygląda mi na polski. Uszko posiada. Tylko ciekawe, czy ma koronę, czy nie. To jest najważniejsze. Chyba nie. A może? Chyba ma taką na trzy pałki. O, taki polski guziczek. Co to może być? WZ28. Tak mi się wydaje. Ostatni wypad też coś takiego chyba znalazłem. Ale nie jestem pewny. Na podsumowanie na pewno wam powiem, co to za guzior. Znalazłem coś ciekawego. Patrzcie, co to może być? Jakaś plomba? Jest i kolejna rozwalona łuseczka z Mauserka. Mam jakiś guziczek. Jak widzę, dobrze uszko jest. To chyba będzie Rosja carska, bo jakąś cyferkę widać.
Ale nie jestem pewny, czy to jedynka, czy czwóreczka. Strasznie wytarte. Chyba czwórka. Rosja carska z czwóreczką. I wyszło teraz takie aluminiowe kółeczko. Chyba to będzie kawałek jakiegoś zapalnika. Czyli tutaj w środku miejscowości też musiało się kiedyś coś dziać, bo dużo tej militarki wychodzi nawet na tych polach pomiędzy domami. Mam kolejny guziczek. Jest troszeczkę wygięty, jak widzicie. Ciekawe, czy łóżko posiada. Chyba jest, ale jest wygięte. Trzeba delikatnie, żeby jego nie wyrwać. Ciekawe, co to będzie. Chyba Rosja carska. Tak mi się wydaje. No, ale trochę przeżył ten guzik. Coś takiego malutkiego znalazłem. Wygląda jak taki malutki pierścionek. Może bardziej obrączka. Ale to raczej na palca nie znajdzie. Na pewno nie na mojego. I mam kolejny guziczek. Możliwe, że też polski. Zaczniemy od uszka. Czy jest? Jest, ale wygięte. Widać uszko z drutu. Ciekawe, czy to PRL-ek, czy druga RP. Chyba PRL. Tak, PRL. Ale też fajne. Za 100 lat to będzie fajny guzik. Mam monetę z PRL-u, 10 zł. I to chyba będzie. I to chyba będzie Bolesław Prus. Tak, Bolesław Prus. Ładnie sypię dzisiaj guzikami. I ponownie chyba będzie kolejny guziczek. Patrzcie. W grudce sobie siedzi. I łóżko posiada, jak widać. Kolejny carski. Ciekawe, czy piechota, bo raczej artyleria to się rzadko trafia. Piechota. Ale stan dosyć ładny. Patrzcie, jakim Equinox jest stabilnym wykrywaczem. Czułość. Czułość na 24. To dosyć duża. Zazwyczaj na 22 chodzę. Ale patrzcie, gdzie jestem. Pod liniami wysokiego napięcia. I nie świruję. Jak co niektóre wykrywki. Udało mi się skończyć pół pola. Więcej nie dam rady. Dzisiaj chory jestem. Ale i tak jestem zadowolony z efektów. I zapraszam serdecznie na podsumowanie. To są śmieci oraz złom z tego wypadu. Jak widzicie, trochę tego udało się nazbierać. Było też na tym polu bardzo dużo takich blaszek. Możliwe, że to są cynowe kawałki z rosyjskich skrzynek, takich pojemników amunicyjnych, bo bardzo dużo tego było. Wszystkich wam nie pokazuję, ale nakopałem się tego ze stodołków przynajmniej. Dobra, zapraszam serdecznie na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Łuseczki karabinowe, kawałek pierścienia wiodącego od szrapnela, kuleczki szrapnelowe, kawałeczek, tak mi się wydaje, że jakiegoś zapalnika aluminiowy. Tutaj kawałek zapalnika, jeden z elementów, prawdopodobnie od carskiej 76. Kawałek łowiu, element starej maszynki do kolenia, monetki z PRL-u, monetka współczesna 5 groszy,
guzik z PRL-u z orzełkiem bez korony. Coś takiego. Ale nie wiem, co to jest. To na pewno nie jest żadna obrączka. Taka klamerka, ale ona raczej nie jest posrebrzana, bardziej jakiś nikiel albo chrom. Czyli coś bardziej nowszego. Guziczki carskie, jeden dosyć ładny. Rosja carska, carska piechota, ten troszeczkę powyginany. Guzik polski WZ-28, wersja żołnierska. Ten guziczek z czwóreczką. Myślałem, że to będzie Rosja carska, a Rosji carskiej nie znalazłem takiej, z czwórką na butonarium, ale pruski guzik z przełomu XVIII-XIX wieku pasuje do tego guziczka. Możliwe, że to jest ten guzik. Jedna, druga kopiejki, ale niestety rocznik nie udało się rozszyfrować. Ta plomba, prawdopodobnie to jest plomba carska, Mikołaj I, ewentualnie Aleksander I, ale daty nie udało się rozszyfrować, bo jest bardzo zaklejona i troszeczkę powycierana, szkoda. I na sam koniec fancik dnia, czyli 10 groszy 1840 rok. Stan tej monety uważam za dosyć ładną, tylko wiadomo, jest zaklejona patynka taka na tym sreberku, ładna się zrobiła przez ten długi okres czasu w ziemi, ale moneta jest bardzo fajna. Wypad bardzo udany, zwłaszcza, że działałem na tym polu na pół gwizdka, bo byłem chory i w sumie jeszcze po nocce, więc było ciężko, ale efekty mnie zadowalają. Na to pole wrócę w przyszłym tygodniu i postaram się je dokończyć. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!